Siema siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale, w kolejnym odcinku z serii Cotygodniowe nowości ze studia SCS Zapraszam Was do odcinka jeszcze raz witam was w dzisiejszym odcinku I jeśli w tamtym tygodniu nie było odcinka Bo już szczerze nie pamiętam czy był czy nie No to oznacza, że po prostu w tamtym tygodniu nie było żadnych nowości ze studia SCS-u I no, w tym tygodniu dużo informacji nie ma Bo są tylko, jest tylko jedna dokładnie informacja Więc to dzisiaj w odcinku wam przedstawię Jest ona o ETS-ie Oczywiście wam przypominam o łapeczce w górę oraz o subskrypcji kanału Lecimy do 1K I zapraszam was na odcinek Dobra, dzisiejsza informacja tyczy się tylko DLC Iberia do ETSA, a dokładnie Lizbony. Jest napisane, że jest to miasto historyczne, w którym słońce świeci przez 290 dni, czyli przez 3 czwarte roku, czyli tylko tam mają jakby lato i zimę. Znaczy no w sumie zimę raczej nie, bo temperatura nie spada tam poniżej 15 stopnia, a dzięki widokom na wybrzeże wspaniałej kuchni i nie tylko, tak jak tutaj piszą, nic dziwnego, że miliony turystów odwiedzają stolicę Portugalii każdego roku. Oczywiście zdjęcie to później wam pokażę, wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. Piszą tutaj jeszcze o tym, że będą historyczne miejsca, dzięki którym będziemy przejeżdżali, będą na przykład dwa mosty, które będą łączyć podróżnych przez rzekę tak i więcej tutaj informacji jakoś yy, nie napisali, bardziej możemy się zdjęciom przyjrzeć, bo tutaj już coś mogą nam zdradzić. Po pierwsze, widziałem nowe typy pojazdów, może nie typy pojazdów, ale nowe modele. Tak jak tu widzicie, bo to jest chyba Suzuki. E, taki, nie wiem, jakby to pojazd powiedzieć, nie wiem, dostawczek, niedostawczek, no ale e, no taki pojazd, którego na 1000% nie ma w ETS-ie. No to e, taki po prostu model wprowadzili do ETS-a. E, no i to jest najprawdopodobniej, no, na pewno Lizbona, ale jakieś tam e, jej przedmieścia. E, tutaj widzimy autostradę, tak jak mówiłem, Link. Ma macie w opisie, jeśli chcecie zdjęciem się bardziej przyjrzeć lub coś, to po prostu macie link do bloga i link do tego postu w opisie. E, są tutaj strasznie pokręte te węzły, nie, no chyba, to, chyba tak to można nazwać. E, no Będzie fajnie jeździć. To jest chyba taki akwen, czy nie? Akwen? Nie, nie akwen. Sorry, że ja tak mówię, ale jestem po ponad 4 godzinnym live, i jestem strasznie zmęczony. A to jest chyba taki, co Rzymianie budowali, żeby wodę dostarczać. To jest chyba taki, albo to nie wiem w jakim celu to w takim mieście yy, jest zrobione. Kolejny pojazd tutaj to jest taki, no za bardzo nie widać. Jest to raczej pojazd taki, jakbym w Polsce to zobaczył, to bym powiedział coś na zasadzie wodno kanalizacyjne yy, bo ma jakieś tutaj, jeśli to to, teraz macie przybliżenie. Yy, a jeśli nie, no to mi się wydaje, że to jest yy, taki coś. Z, bo to są chyba. Bo to są chyba te szlaufy, nie szlaufy, nie wiem jak to powiedzieć. No, chodzi, że woda przez to stoleci, nie wiem jak to by to nazwać. No to jest nowy pojazd, dodatkowo jest pojazd z przyczepą, też w zwykłym Eurotraku bez modów. No nie widziałem takiego pojazdu, też mi się wydawało, że to Mercedes nowy, ale jednak ma lusterka, Ale no Jakiś nowy pojazd, znaczy no nowy pojazd, czy pojazd nowy, to nie wiem, bo akurat za dobrze nie widać, ale jest z przyczepką, której no nie było w, w ets Tu w ogóle stoi chyba Jezus albo jakiś monument taki, co tak, nie no, to nie jest Rio de Janeiro. Tutaj mamy taki powiedzmy przedmieścia, takie trochę pustynne. Podpustynne e, tutaj mamy jakieś fabryki, nie fabryki z tyłu, zakłady przemysłowe. E, tutaj mamy taki zajezdnię autobusową, taką półzajezdnię. E, no i mamy jakieś tutaj parkingi. No, więcej tutaj rzeczy nie ma tutaj. Będziemy przejeżdżali taką drogą szybkiego ruchu albo po żeby taką bardziej ekspresówką. E, będziemy przejeżdżali pod jakimś tutaj. Portem, nie portem, nie wiem jak to nazwać, po prostu tutaj na przykład coś taśmo, ciągiem leci do statków, więc tutaj bardzo się skupią w tym DLC na tym, żeby pokazać przemysł i bardzo centrum miasta, z tego co widzieliśmy na poprzednich postach, które znajdziecie oczywiście w playliście, gdzie link pewnie też będzie w opisie, a jak nie to na moim kanale znajdziecie. Tutaj mamy jakieś bagna, nie bagna, takie... No nie wiem jak to nazwać. E, z, z, obok rzeki. No, w Polsce raczej to nie jest spotykane. Chyba że na żuławach wyślanych to coś Ala takie coś. A tutaj mamy takie. Nie wiem czy to Lizbona, bo szczerze, w Lizbonie w ogóle w Iberii nigdy nie byłem. E, no ale no to, to mamy coś. Może, może i Lizbona, nie wiem, to tak jakby tam dalej było centrum, bo tutaj jedzie tramwaj albo to są tory, takie, znaczy to są tory, ale albo tu tramwaj jeździ, albo pociąg, aczkolwiek raczej tramwaj, bo tak niebezpiecznie by było jakby tu pociąg jechał. No i więcej tutaj rzeczy nie będzie. Więcej rzeczy też jakby nowych pojazdów nie zauważyłem. Też na początku pomyślałem, że o, że jakby nowy. bo nigdy nie było renowy trafiku. Znaczy jeszcze raz, w trafiku nie było Renault Range T oraz nie było nowego Mana i jeszcze chyba jakieś ciężarówki nie było w trafiku po prostu, ale później pomyślałem, że jednak Renault, no przecież w 1.38 zostało dodane do trafiku, no nieważne, nie wiem po co to mówię, ale no. Ale no, jak mówiłem, wycieńczony jestem po live'ie, tutaj jeszcze mamy jakiś most, taki dosyć wielki, który będzie prawdopodobnie przetransportowywał na drugą stronę u Lizbony, w sumie nawet nie wiem jak Lizbona wygląda, nie wiem jak jest złożona, więc nie wiem, gdzie tu, gdzie ten most prowadzi, no i to chyba na tyle, sorry, że taki odcinek, że taki trochę jestem, no, zmęczony, no ale mówię oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę i subskrypcję jeśli odcinek wam się spodobał, wpadajcie na inne odcinki na moim kanale czy na coś na live'y, nie wiem który kiedy teraz następny będzie i lecimy szybko po 1000 subskrypcji siema, do następnego, cześć